Siemano ludziska! Kurde, muszę przekrzyczeć muzykę albo zaczekać aż się ściszy. Bo ledwo wszedłem. Czekajcie. 3, 2, 1. Dobra, już chyba ucichło na tyle, że mogę mówić normalnie. Witajcie ludziska, z tej strony Robin Skateboard. Jak zawsze witam was w Gotiku 2 Noc Kruka. I w tym odcinku będzie się działo coś troszeczkę nietypowego. Ponieważ stwierdziłem, że przed lodowym smokiem, potem gdy wrócę już do Corinis, tak, dobrze mówię, potem będziemy mieli chyba już nowy rozdział, o ile się nie mylę, po zabiciu już smoków. Będziemy zbierać drużyny i tak dalej. I dlatego, ludziska, w tym odcinku będę musiał się cofnąć do Corinis i obkupić wszystkich kupców z różnych mikstur i przedmiotów, które mogą mi się przydać. Ponieważ później, chyba o ile się nie mylę, w następnym rozdziale one się tak jakby znowu zresetują i znowu będę mógł ich kupić chyba więcej, coś takiego. Więc w tym odcinku wrócę się do Corinis, by więcej handlować. Zacznę od Engora, który tutaj ma towary. I on ma tutaj dużo mikstur, jak widzicie, które zakupuje. Dziękuję od razu widzowi z góry, że mi przypomniał o tym kolesiu, że on tutaj ma miksturki. Ma dużo również wytrychów, które zbiorę ze sobą. Uuu, ale kasy poszło na te wytrychy, wow. Okej, tu widzę, że golem, nie, on ma słaby już tutaj spele raczej. Więc nic więcej z tego nie wykrzeszę. Amulet ognia, amulet wiecznych zwycięstw, okej. Nic więcej tu nie ma w sumie, kruczy dziób, nie. I tak, on został obkupiony, więc teraz będę musiał wrócić się do Corinis. Także, moi drodzy, ja będę pewnie teraz leciał taki kawał z powrotem do Corinis i przy każdym z kupców będę po prostu nagrywał i pokazywał wam, co kupuję i potem spotkamy się znowu tutaj w zamku. Także za chwilę spotkamy się przy pierwszym z kupców, którego chcę obskoczyć. Jo! Dobra, za chwilę będę. Okej, ludzisko, udało mi się przebić do pierwszego z kupców, którego chciałem odwiedzić, ponieważ tutaj właśnie w tej jaskini, ukrytej trochę na uboczu w lesie, tutaj już widzicie, wbiłem do środka, musiałem na chwilę wyjść tam jeszcze, bo jakiś gonił mnie krwiopijec. Tutaj mieszka sobie pewna dama, jak widzicie, siedzi sobie przy kominku, a to jest Sagita, moi drodzy. Nie czujesz to się dość nietypowa samotny? Postać. Gadaj, co masz powiedzieć i spadaj. Jestem zajęta. Jest wiedźmą swoistą. Zaraz sami usłyszycie. Widzę, żeś o mnie nie słyszał. Ano. Nazywają mnie zielarką, szarlatanem w spódnicy. Coś w tym stylu. Jednak kiedy poczują się gorzej, od razu przypominają sobie o starej, dobrej Sagicie i jej leczniczych ziołach. Właśnie te zioła mnie tutaj przyprowadziły do ciebie, droga Sagito. Co tutaj robisz? Czym się zajmujesz? Mieszkam tu i hoduję zioła, odkąd tylko pamiętam. Las jest moim przyjacielem. Wśród jego darów znajduję wszystko, co jest mi potrzebne. To miłe. Powiem wam, że ta gra, gdyby nie teleporty i runy teleportacyjne, byłaby okropnie długa. Powiem wam, że lazłem tutaj, bym lazł tutaj bardzo długo, gdyby nie to, że użyłem teleportacji i tak dalej. Po prostu masakra, to jest genialne i uwielbiam właśnie twórców Gotika za to, że wymyślili coś takiego jak grony teleportacyjne. Okej, możesz mnie uzdrowić? Nie, tego akurat nie potrzebujemy. Czy mogłabyś pokazać mi swą wiedzę o... przekazać swą wiedzę o ziołach? Czy mogłabyś przekazać a to odnośnie czego? O ziołach? Interesujące. Ludzie nieczęsto mnie o to proszą. Jestem magiem, chcesz dlatego. Chcesz zostać moim uczniem? Jeśli tak, będziesz musiał dowieść szykuje się nam jakiś quest przy okazji. Od jakiegoś czasu pracuję nad bardzo rzadką miksturą z unikalnych ziół i soków. Jeśli zdobędziesz dla mnie brakujący składnik mikstury, zostanę twoją nauczycielką. To brzmi całkiem nieźle. Przykro mi, nie jestem. Co to za składnik? Co to za składnik? W sumie? To niebywale rzadka roślina. Ziele słoneczne zwane aloes. Czy ja tego nie mam? Aloesem. Poznasz je po intensywnym zapachu migdałów. O, ciekawe. Okej, gdzie mogę znaleźć ten składnik? Gdzie mogę znaleźć ten składnik? Ziele, o którym mówię, można znaleźć tylko tam, gdzie są odpowiednie warunki. To raczej normalne, Odpowiednie gleby powstają jedynie na bazie odchodów. Więc to prawdopodobnie mam. Dlatego właśnie zdobycie tego składnika jest dla mnie tak trudne. Rozumiesz chyba, tak. W tej sytuacji nie pozostaje mi nic innego, jak się za nim rozejrzeć. Jak najbardziej, chyba mam nawet słoneczny aloes przy sobie, więc możemy jej go oddać. Cóż, życzę powodzenia, okej. Co mysz mi? Znalazłem słoneczny aloes, proszę bardzo. Znalazłem słoneczny aloes. Dziękuję. Możesz mnie pytać, o co tylko... No dobra, wiecie, oddałem. Słoneczny aloes, oddałeś. Jakie mikstury możesz mnie nauczyć przyrządzać? Jakie mikstury? O
której z mikstury. Eliksir zręczności ona ma, widzicie, za 20 punktów nauki i jej esencję leczniczą. Nie, aktualnie to niekoniecznie. Co możesz mi zaoferować? Jakie towary ma? Powiedz, co cię interesuje? I ona, widzicie, tutaj ma troszeczkę, także ja na pewno kupię wszystkie z maną związane. Ma rośliny, o, czekajcie, tu ma różne rośliny, jak widzicie. O, ma, ma ogniste nawet, ziela. I szczawie królewskie dwa, które zabieram jej na pewno. Uuu, ale się biedno zrobiło przez troszeczkę. Rdesy polne również za kosze. Ona co tu ma? Ognistego jeszczura, olbrzymiego. Przemiana jeszczurki. Pełnia życia, pełnia many. To już mam. Ziarna czerwonego pieprzu. A, ona również je ma, więc spoko do questa czasami. Mędzurki, kupię wszystkie. Co jeszcze bym mógł niej mieć? Ten słoneczny aloes. On się chyba przydaje do którejś mikstury, ale aktualnie nie pamiętam do której. Dobra, więc tak, to była pierwsza z postaci, które chciałem odkupić, chociaż w sumie może jeszcze ogniste ziele bym zabrał ze sobą. No, mogę jeszcze wziąć ogniste ziele, przyda się do mikstur. Dobra, ludziska, więc za chwilę będę pewnie w mieście, chociaż mogę się nawet już teraz teleportować do miasta. Do miasta się teleportujemy i za chwilę będziemy... Corinne's, miasta portowego. Ponieważ w mieście muszę odwiedzić również co najmniej dwóch kupców. Wow, wczytują się tekstury. Pierwszego będziemy mieli za chwilę. Chcę iść do tego cwaniaka Ignaza, czy jak mu tam było. Ten od dziwnych zwojów. On powinien też mieć coś tam z maną na pewno. Okej, czy talerze jakieś? 205. Dobra, może być. Albo nie, no chciałem sprzedać, kurde. Bo i tak nie idzie, sprzedano. Okej, 250 sztuk złota, no już mniejsza. Idę do tamtego cwaniaczka, żeby... Może on coś ma z magią związanego, poza zwojami. Chociaż właśnie, bo ja mam zadanie od magów ognia. Przecież właśnie związane z tym cwaniakiem. Edda. Edda w ogóle. Nie gadałem z nią chyba. O, gdzieś się wbiłem. Edda w ogóle, co ty tu robisz? Witaj, kobieto. Zupę rybną. Może nie smakuje najlepiej, ale przynajmniej jest gorąca. Jeśli chcesz, możesz. Ma imię, spróbować. Dlatego wziąłem, do niej zagadałem. Możesz mi ugotować zupę? Możesz mi ugotować zupę? Gotuję dla wszystkich. Jeśli chcesz, mogę gotować. Przynieś rybę. No ale chyba mamy rybkę. Dobra, w mieście słychać to co zawsze. A, ona ma questa z posążkiem Innosa. Fuck, no widzicie? I przegapiliśmy dość ważną rozmowę. No nic, ale proszę. Patrz. Przyniosłem ci posążek Innosa. Wierząca. Och, dziękuję, bardzo dziękuję. Niechaj światło Innosa zawsze oświetla ci drogę. No, powiem wam, że sami chcieliście questy poboczne, żebym wam pokazywał, także nie marudźcie tutaj, że nie bijemy właśnie smoka, tylko robimy tutaj kościki. O, nic prostszego. Proszę weź talerz. Mamy za rybkę jedną zupę rybną. Sami zobaczcie, jak to fajna wymiana jest. Ryba, która kosztuje 15, przywraca 5 punktów trafień. Zamienia się w 10 punktów trafień przy... No, zwraca nam i 20, więc fajnie. I za darmo to mamy praktycznie, tylko trzeba dać rybkę. Fajna sprawa. Okej, czy ja mogę na przykład wskoczyć tutaj na dach? Dziękuję, nie będą się obiegać naokoło tego domu. Po prostu zejdę sobie tutaj do tego... O, wow, było blisko, do tego cwaniaka. Chwila, gdzie on mieszka? A, on tutaj gdzieś tak śmiesznie troszeczkę. Okej, wiadro wody, nie, dziękuję, nie będziemy dzisiaj pić. Dobra, witaj Ignazie. Ignaz, tak właśnie. Zapiszę się tutaj w tym momencie, bo dawno się nie zapisywałem. A co? I tak. Ignaz, ty mi pokaż co do eksperymentu. Czy próba się powiodła? A tu jeszcze nie byłem u ciebie? Możesz je ode mnie kupić? Przecież próba się już udała. O, mam mikstury many, które chcę. Nie pamięci. Tam mnie prosili... Chwila, muszę sprawdzić tego questa. Dziennik. Miecz Ferosa. Wygląda to, że Feros zgubi miecz, nie? Zguba w ciemności. Udar, też nie, łowcy smoków, w gruncie dolnie znalazłem angara. Polowanie na smoki, fałszywe udziały w kopalni, szpiegowanie bandytów. Eksperyment? Pobity nie będzie nawet pamiętał. O ja jeszcze nie zrobiłem tego questa, to dziwne naprawdę. Dobra, handlarz bronią, właśnie tutaj mi jedna z użytkowniczek chyba nawet napisała właśnie na temat questa handlarzy bronią i jeszcze tego fałszywe udziały w kopalni. Także będę musiał wykonać. No dobra, kupiłem sobie mikstury many, tak? Czy coś jeszcze? No ty masz tutaj... O, masz olmenzurek, oż stary. Jaki jestem biedny! Czemu ja mam 650 sztuk złota? Cholera, jasna. Okej, moi drodzy, więc musimy zrobić małe tutaj... Małe tutaj... No, sprzedawanie. Ja sprzedaję osobiście wszystko w tym momencie, jak widzicie sami zresztą. Sprzedaję wszystko właśnie poza tym pałaszem kilofem, ponieważ... O, kusza. Wydaje się dość łuk jesionowy. Kusza Dragomira, którą będę musiał oddać, łuk wierzbowy. O, mogę sprzedać ten łuk. Ognistą strzałę mogę również sprzedać. Sprzedam wszystkie niepotrzebne praktycznie mi rzeczy. Ponieważ, moi drodzy, i tak większość z nich potem mi się nie przyda.
A teraz po prostu je sprzedam i będzie. Tak, więc amulety ten zostawię. Amulet życia mogę sprzedać. A okój nosa sprzedam, nie dzięki. Prosić Morgana też nie. Pierśni magii mogę, nietykalności mogę. Ten zostawiam, runy może zostawię. Zwoje w sumie bym mógł sprzedać niektóre, ale już trudno, zostawię sobie. Tu są różne, ten to nie będę. Tytoń jabłkowy mogę sprzedać. Puchar pełen krwi może zostawię, bo się może sprzedać do jakiegoś questa. Tutaj te złote rzeczy to sobie mogę sprzedawać, bo one i tak nie będę miał gdzie ich sprzedać za bardzo. Ile mam bryłek złota? Czemu to jest jeszcze nie zamienione na złoto? Co się stało? O, chyba będzie trzeba się cofnąć do Jarkendaru i je wymienić. Dobra, smołę, dobra, sprzedam jedną. Mam wody święcone, co jest dobrym, co dobrze świadczy. Dobra, czy jeszcze coś mam, co bym mógł sprzedać? Ile ma tutaj mieszków? I sextens, jeden za dużo, więc mogę sprzedać jeden. I będę musiał, o, tutaj nie potrzebuję dużo tyle bagiennego ziela. Dobra, od razu więcej pieniążków. Będę musiał otworzyć te cakwy, których mam dużo. I lecę teraz na ryneczek na szybko, żeby właśnie jeszcze na ryneczku kupić sobie co nieco. Karl, witaj. Kurde, nie wiedziałem, że aż tak biedny będę po zakupie tych wszystkich misturmany. Ja tutaj górą będzie się dało szybciej przejść. Więc tak, dobra, więc w ogóle dlaczego ja mam tyle bryłek złota jeszcze? Powinienem przecież normalnie mi tam ten cwaniaczek od złota je wszystkie wykuć, a nie nagle tutaj mi zostało aż tyle, co jest bardzo podejrzane, powiem wam. No ale nic, dobra, ten odcinek po prostu spędzę właśnie na zakupa. O, Atras, wróciłeś, ja muszę z tobą pogadać. Chwila, co handlarza? Dzięki ci za prawienie oka. Dzięki. Zachowaj podziękowania. Czekajcie, teraz największe wyzwanie, okej, już. Co do handlarza? Co, że handlarz broni? Nie. Dalej? Czy coś tutaj? Opowiedz o Boga, zdrowić magiczną moc? Nie. Chwila, to ja nie wiem już. A, chwila, bo tutaj właśnie to... Ten jeden z dokumentów, ktoś właśnie... Sylwester, nie? Rozkazy? A co za rozkazy? Dexter? Magiczny list Prokar, list gończy, przepustka? Konstantina? Ujrzał wtedy Adanos, że w ten sposób nic nie może istnieć na świecie. Ani jasność, ani mrok. Dostawa? 15 godzin miesięcy, 20... To już jest nieraz, zaczyna się robić gorąco. Właśnie, no to co jest, Watras? Ej, ja powinienem z tobą móc zakończyć już tego questa. Co? Mam list, który... Pomów z Martinem, kwatermistrzem paladynów. Powierzono mu zadanie, znajdziesz go w porcie. Jak zobaczy po raz księ... Aha, ej, no to chwila, to przecież mam już list. O. Czyli co, muszę skoczyć do tego Martina? Tam? No mam list niby, więc powinienem móc zakończyć questa. Okej, więc jeszcze tutaj chciałem kupić, jeszcze chciałem się przebić do... A, to już się teleportuję do magów, zakonu magów ognia. Tam spróbuję jeszcze kupić niektóre mikstury. I tyle. I zioła ewentualnie. Zuris, witaj. Pokaż mi swoje towary. Ty masz mikstury many, widzę tutaj też. Wow, ile ich tu ma... Co ty tu masz dla mnie? Eliksir ducha, jak miło i słodko, powiem ci, mój drogi. Nieprawda, ja to muszę nagrywać, więc mnie tam nie przedrzeźniać. Okej, okay. O, jestem biedny. Co ja mam sprzedać? No nie. A, dobra, otworzę te. Dobra, to za chwilę wracam, jak już otworzę wszystkie te mieszki. O, cholera. Co się stało? Okej, okay. Jak widzicie, otworzyłem wszystkie mieszki. Teraz powinno mi stać jeszcze na ostatnie te mikstury tutaj. A chwila, a właśnie jeszcze zioła. Jakie ty masz zioło? Masz jedno zioło? Naprawdę? Tylko chwasta? Tego ci pewnie sprzedam gdzieś tam. Okej, okay, dobra, stać mi było na wszystkie na szczęście. Czy jeszcze coś ty masz? Nie, on nie ma już nic praktycznie. Chociaż może masz jakiś spell, którego bym chciał mieć. Co ty masz tutaj? Grom... Przyzwanie demona ma. Okej, okay, demon mi się przyda jeszcze. I... O, zmniejszenie potwora masz. No i mnie znowu nie stać. No, jestem tak biedny. O, złoty pierścień. Ale to nie rozwiązuje moich problemów finansowych. Cholera. Jestem biedny, naprawdę. Dlaczego? Co się stało? Gdzie wszystkie moje pieniążki? Dlaczego mam tylko 24 menzurki, skoro kupowałem menzurki ostatnio? A, może i kupowałem, ale coś poszło nie tak. Nie, dobrze, wszystko jest okej. Czy jeszcze coś? Kusza. Skąd ja mam taką kuszę fajną? Wypaśną. Co ja mógłbym ją sprzedać, bo chyba tej kuszy i tak nie będę. A zmniejszenie potwora mi się przyda. Jeszcze. Dobra, więc styknie. Okej, okay, więc ja lecę w takim bądź razie już do... No mam w ogóle tych mikstur. O, mogę sobie wypić nawet eliksir ducha, ma na plus 5. I mam, uwaga, bam, 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 bam. 254 many, siemanko. Okej, okay. Jeszcze się teleportuję tutaj na szybko na przełęcz, tak? Zaraz, przełęcz do Górniczej Doliny. To będzie chyba ta runka, mam nadzieję. Okej, okay, hits. Za daleko. Nie, to nie jest ta runka. Chwila, to która to będzie teraz? Klasztoru, zamku, wieży demonów, przełęczy Korinis. Tak, do tej.
Okej, już się ustraszyłem, że coś się stało. Okej, no już jestem. Okej, więc tak. W tym odcineczku zakupiliśmy dużo mikstur. Właśnie tego chciałem. To chciałem to mniej więcej zrobić. No już trudno, nie mam pieniędzy, żeby iść do klasztoru magów ognia nawet, jak widzicie sami. Zostałem biedny i bez pieniążków. Ale spoko, mam praktycznie to, co chciałem mieć. I w sumie całkiem sprawnie, szybko mi to poszło. Dobra, to wiecie co, może spotkamy się po prostu na zamku, nie będę tracił tutaj czasu na odcinek, marnował czasu i po prostu zobaczymy się na zamku już. Chwała dobra ludziska, no i już się obudziłem, widzicie, poszedłem sobie od razu spać. Więc tak, jesteśmy gotowi na naszą piękną wyprawę. Pozbyłem się wszystkich moich oszczędności, mam 96 sztuk złota. No i mamy troszeczkę teraz lipę, ponieważ no, pozbyłem się praktycznie wszystkich. Ale widzicie, że mamy teraz tutaj super, w ogóle mamy pełnię many, tyle pełni many, w ogóle tyle mikstur, więc już bez problemu do końca gry nam wystarczy tych mikstur. Zastanawiam się, czy jeszcze iść, może wiecie co? Początek odcinka, albo może to będzie już drugi odcinek, załatwię jeszcze sobie smoka, lodowego smoka jeszcze załatwimy. A co, ja się napiję? Mnie aż zaschło mi trochę w gardle. Więc pewnie podzielę po prostu te klipy na dwa odcinki i w ten sposób zakończę później nagrywanie, jak już pozbędę się smoka. O, będzie na szczęście, nie dostał żadnego brania. Chwila, zapiszę się przed wyjściem, żeby potem nie zgubić momentu i lecimy zabić ostatniego ze smoków, moi drodzy. Więc co, miksturka szybkości. Chociaż czekajcie, zastanowię się jeszcze, w którą stronę biec, żeby było szybciej. Musimy iść, zaraz wam pokażę gdzie. Widzicie, po lewej stronie mapy, na samym krańcu mapy, mamy biały obszar. Na ten obszar muszę dobiec mniej więcej. Okej, więc tak, w prawo. Więc muszę pobiec gdzieś mniej więcej w tamtą stronę, o ile się nie mylę. Czekajcie sekundę, dajcie mi chwilkę. No powiedzmy, tak jakby przez chatę nie Konstantina, tylko tego, jak on wiem, Kawalorna, dokładnie. Przez tamtą chatkę mniej więcej, aż w końcu dotrzemy do takiego właśnie obszaru białego. Tam jest śniegu dużo, mam nadzieję, że wam się spodoba w ogóle. Właśnie zima przyszła w końcu do Polski praktycznie. Znaczy u mnie śniegu akurat jeszcze nie ma niestety, bo ja akurat lubię dość śnieg, więc wiecie. Trochę żałuję jednak, że jeszcze tego śniegu nie ma. Okej, ja tu się... O cholera, ile tych orków tu jest! W sumie będę musiał chyba kupić kiedyś jakieś porządne zwoje i właśnie wszystkich tu wykończyć. Widzicie jaki hardcore, patrzcie z tyłu co się dzieje. Cała armia orków nas goni. Na szczęście bez problemu sobie uciekniemy. Oczywiście potem ja ich wytępię, żeby zdobyć dużo doświadczenia, jak już będę miał jakieś lepsze runki i tak dalej. No aktualnie to jest słabo niestety. I nie damy radę. W ogóle ten cwaniak, zdradziłeś nas, Rod! Jak mogłeś? Jesteś straszny. Wszystko w porządku? Co? Te buty. Te zafajdane buty. Też pytania zadajesz. Zacznę od tego, że kupię sobie nowe buty. No, ciekawe. Okej, więc tak, lecę szybciutko. Coś wyciągnęło broń. Któż to wyciągnął tą broń? Okej, mniejsza z tym. Tutaj właśnie jest chatka, a my pędzimy na lodowy obszar. I tu się będą działy dopiero rzeczy. Po prostu będziemy musieli bardzo na siebie uważać. Okej, tu jest jaskinia. O, jeden czarny goblin się ostał. Z tych wszystkich, które kiedyś tutaj wykończyłem już. Pamiętacie na pewno, że tam na górze siedzieli sobie dwaj tacy, takie dwa cwaniaczki. I jeden spadł i w ogóle i się strasznie tutaj zadziało. O, wow, ile bandytów. Niedobrze. I w tym momencie mogę dość ucierpieć. Chociaż chyba nie, jest całkiem spoko. Oni mnie tutaj raczej nie sklepią. Czy nie, dlaczego aż tyle ich tutaj się nagle zebrało. No ale nic, przydałby się deszcz ognia, wtedy by mogli wykończyć. O, tutaj mam krwiopijców. O wow, i w ogóle dużo różnych innych. Wow, ile tutaj tego wszystkiego stoi. Nie spodziewałem się aż takiej ekipy. Okej, krwiopijca goblin. Krwiopijca, to czemu nie? Wykończę sobie. A, goblina też machnę. Cóż mi tam? Kto bogatemu zabroni, tak? Okej, mała ognista burza. Czy to co zadziała na te cwaniaki? Na zębacze? Powinno zadziałać dość spoko. O, proszę bardzo. Powinny umrzeć wszystkie. Tak jest. Jeszcze te krwiopijce zbiorę w kropkę. No, chodźcie cwaniaczki. No. No, chodźcie do Robinka. No, chodźcie się przytulić. Nie będę bił, nie będę bił. O, jak słodko, jak słodko. A, żartowałem! Ha, 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 ha. Dobra, nie no, to było akurat trochę straszne, biedne krwiopijce. Pokój im duszą. O, tu ktoś umarł. Skazaniec. Jezus, ten skazaniec wygląda jak biedny. Jak on miał? Wrzut. Nie, jak mogliście tak zrobić coś? Nie, ale to na pewno jest wrzut. O, smoczy zębacz po drugiej stronie. Nie chciałbym z nim spotkać. Czy uda mi się jakoś zejść, żeby go nie dorwać? Chwila. Spróbujmy dzikiego skoku. Dziki hyc będzie teraz. Żeby nie spotkać jednego smoczego zębacza. A tam siedzą, jak widzicie sobie, jacyś dwaj
ziomale. Dobra, hyc! I udało się przeżyć. No i najważniejsze. Dobra, ludziska, więc mamy tutaj dwóch ziomków, z którymi zagadam. Cóż wy tu robicie? Bulko i Sylwio! Ej, ty! Proszę bardzo! Magowie strasznie mnie wkurzają. Spadaj stąd! Nie masz tu czego szukać. Rozumiem. Nikt nie lubi dzielić się łupem. Ty to powiedziałeś. Teraz znikaj. Okej. Okay. A co jeśli tego nie zrobię? A jeśli tego nie zrobię? Nie zgrywaj mi tu ważnego. Spadaj! Albo skończysz jak ta świnia leżąc na śniegu z bebechami na wierzchu. No ciekawe. Okej. Okay. To byli twoi ludzie? To byli twoi ludzie? Już nie. Żadna strata. Ci idioci byli nic nie warci. Jesteś okropny. Co im się stało? Co im się stało? Nie potrafili poradzić sobie z lodowymi gigantami, a teraz wąchają kwiatki od strony podłoża. O ja. Skoro taki skrzydł twardziel, to może ty spróbujesz. Bardzo chętnie. Bez problemu. Dlaczego sam ich się nie pozbędziesz? A co ja by z tego będę miał? Dobra, a co ty będziesz z tego miał? W porządku, czemu nie? W porządku, czemu nie? Pośpiesz się więc. Nie mam dla ciebie całego dnia. Sylwio, nie będę nic dla ciebie robił, cwaniaku. A Bulko, co ty tutaj w ogóle robisz? O co chodzi? Cholernie zimno. Nie wiem, czemu Sylwio koniecznie chciał tu przyleźć. No, w sumie miał rację. W okolicy pełno jest miejsc, gdzie można coś znaleźć. No. Okej, ludziska, a jak sami wiecie teraz, sami dobrze kojarzycie, co to była za droga, którą przed chwilą przybyłem. To jest droga do naszego starego, nowego obozu, że tak, znaczy stary, chodzi, że kiedyś przynależeliśmy do tego obozu. Jest to, no jak sami wiecie, nowy obóz z Gothica 1. Należeliśmy do tego obozu w mojej serii Gothic 1. Ciekaw jestem, czy to... O, słaby damage na kogoś. Ale może się uda jakoś pokonać tego golema. W sumie to... jakoś dziwnie mały damage. A spróbujmy z jakiegoś innego, z błyskawicy. Ile wiedzie? O, nic niestety, więc mało ognista burza. To, że aż całą musiałem zmarnować, żeby połowę mu zjechać nieco. Jestem ciekaw, czy moje szkielety sobie poradzą lepiej. Muszę sprawdzić, chwila, ja się tu napiję. A w sumie, jeśli wpadnę tam ze szkieletami, to komu coś się stanie. Pójdę, tylko się schowam tutaj za górką jedną, żeby mnie ten golem nie dorwał. Bo one, widzicie, jakoś takie dziwne ruchy robią. O, nie chciałem z tego akurat. Ze szkieletu chciałem. Ruchy dyskotekowe normalnie. O, zamrożony został mu jeden szkielet, niestety. Właśnie, bo one mają tutaj zamrożenie, jak sobie widzicie. Okej, nie wiem, czy ten jeden szkielet sobie nie poradzi przecież, nie ma szans. A spoko. Wow. Co tu się dzieje, co tu się dzieje? Okej, one zamrażają się nawzajem, czy jak? Dziwna sprawa. Wow. Okej, to jeden ze szkieletów będzie moją tarczą, a drugi będzie biegał. Okej, zobaczymy, czy sobie poradzą. W sumie może być mały problem. Chociaż w sumie, jeśli dobrze pójdzie. Chociaż przyzwane szkielety niestety dość słabo widzicie. O, Jezus, jeszcze dostałem. No, to teraz amen. Prawdopodobnie. Chyba, że nie będzie mnie bił. Nie, nie ma szans. Niestety. Dobra, zginąłem. Tak, w ogóle zapisać się można, jak się zginęło. Okej, więc w tym miejscu. Teraz jak te golemy przejść? Nie spodziewałem się, że tutaj... Albo ewentualnie możemy zrobić zawsze takie triki. Hamuj. A, dobra, oni się rzucili gdzieś tam. Nie marnując many, nie marnując sobie tutaj nerwów, możemy zrobić zawsze... dajcie mi sekundę, możemy zrobić... A, dobra, mam miejsce jedno wolne. Możemy zrobić sobie na przykład przemiany w ognistego jaszczura. Możemy sobie pójść dziewiąteczkę. Ja sobie zrobię tutaj zapis jeszcze. Chociaż w sumie przed chwilą zapis tak robiłem, także spoczko. I wiecie, trzeba sobie radzić w życiu i cwaniaczkować czasami. Jak widzicie, jesteśmy ognistym jaszczurem. I możemy teraz bez problemu sobie po prostu przejść. Jestem ciekaw, jaki damage bym zadał. Na przykład, możemy spróbować zawsze jakiegoś wilka machnąć. Powinniśmy raczej dać radę, zobaczymy. Lodowy wilk. O, chyba jednak nie. Dość słaby, myślałem o większym damage'u. O, to są jaszczuro ludzie, ale nie powinni mnie zaatakować. Więc spoczko. Jaszczuro człeki, nie jaszczuro ludzie, przepraszam. Tutaj wiem, że trochę się czepialiście, że złej nazwy używam, ale jakoś się przyzwyczaiłem do tych jaszczuro ludzi, a nie jaszczuro człeków. No ale nic, dobra, cisnę na szybko do tego lodowego smoka, którego sklepie spokojnie. Tamte w ogóle wilki mnie gonią cały czas, ale to nic. Kurde, no widzicie, jednakowoż słabo. Mag do tak piątego kręgu to jest cienka dupa, totalnie. Nie ma takich speli, które mogłyby naprawdę sobie... No, chyba, że duża kula ognia, to jest całkiem spoko. Całkiem spoko, mimo wszystko. No i już prawie na miejscu jestem, jak widzicie, śmiesznie tutaj to wszystko teraz wygląda. Sobie
Nasza chatka stała gdzieś tutaj niedaleko, od tej z wilków dużo. I jak widzicie, w oddali zerspił się smok. Tam wskazuję wam kolcem, który mam na grzbiecie. W ogóle dużo tutaj jest strasznie tych potworów. Jak je wykończyć? Mam jeden pomysł, tylko muszę jakoś wspiąć się na górę. O właśnie. Muszę się odczarować gdzieś w dobrym miejscu. Trochę zmarnowałem tego ognistego jeszczura, ale już trudno. No nic, okej, odczaruję się w tym miejscu. Mam nadzieję, że mnie nie będzie nic chciał zaatakować. Teraz się zapiszę, ponieważ tutaj jest dość niebezpiecznie. Spróbujmy przyzwać sobie jednego demona. Miejmy nadzieję, że może poradzi sobie chociaż z lodowym wilkiem jakimś jednym. Myślicie, że to ma szansę się udać? Spróbujmy. Demonie, czy byłbyś łaskaw załatwić parę wilków dla mnie? Bardzo bym był rady. Okej, spróbujmy, zobaczmy. Rzuci się na niego cała właśnie tutaj, widzicie, okolica, ale demon jest... demon schodzi cholernie szybko. Okej, zabił tylko jednego. Okej, to ja załatwię błyskawicą sobie następnego tam. Będę miał dostęp już normalnie do mojego smoka. Tak, mniej więcej. O, fajnie, że... Co, już położyli demona? Co tak szybko? Fucking shit, ja tu się spodziewałem epickiej walki. Dobra, ja się wczytam, bo tu nie widzę sensu. O mój Boże, to jest aż tak strasznie mocne. Nie spodziewałbym się, że aż demona położą w chwilkę. Czy ja mam coś, co mogłoby zająć te cwaniaki na choć trochę czasu? Nie mam nic poza demonem i szkieletów. Nie, mam zbyt też dużo. Mam dużą kulę ognia, o. Czy moje szkielety? Nie, to głupi pomysł. Chyba, żebym narobił sobie armię i po prostu wbił się tam ostatecznie. Więc możemy tak zrobić. Przydałaby się ta armia ciemności w sumie. Ale wiecie, no dobra, mamy czas, możemy się chwilkę pobawić. Gdzie są moje mikstury many? Okej, czy to coś da? Nie, chyba. Aktualnie, dobra. Hyc, mam dużo mikstur many, więc mogę się teraz bawić totalnie. Okej, to zrobię sobie tak z 6 szkieletków i zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeden, drugi. Chyba, że jeszcze z jakiś jeden machnie. Może starczy many? Tak, starczy many. Okej, i teraz chodźmy, zobaczymy, jak sobie poradzicie. Okej, tutaj mamy ekipę. Dobra, wszystkie szkielety zostały właśnie, że tak powiem, rzuciły się do walki. No i ciekaw jestem, jak to wyniknie. W sumie mógłbym sobie poprzyzywać jeszcze więcej tych, że tak powiem, szkieletków. Ale nie widzę. Oj, chyba jednak się rzucą na mnie te wilki tutaj. No moje szkielety niestety chyba nie dają sobie zbytnio rady. No już zostały dwa tylko, więc bez szans tutaj, widzicie. No niestety. Tutaj aktualnie przydałyby mi się te deszcze ognia, które zmarnowałem w ostatnim odcinku. Tak, moi drodzy, jestem debilem, bo mogę sobie zużyć po prostu i tyle. Beznadziejnie. Dobra, więc tak, ludziska. Robimy w ten sposób to. Gdzie jest demon? Chodź tu, demonie. Przytankujesz mi przez chwilę chociaż te cwaniaki. Okej, demon. Masz, idź, tankuj. Ja w tym czasie będę musiał zrobić trochę inną. Okej, błyskawica, szybko. Szybko, szybko, nie ma czasu, bezi. Lecimy, tutaj. Dobra, jeszcze roczłek. Ty już zmarnuje manę, a co? Dobra, mamy jeszcze roczłka z głowy. Teraz możemy się dostać do smoka. Zmniejszenie potwora, już na szybko, już zaraz przygotuję. Okej, już nie powinien się na mnie rzucić. Tak, dobra, demon prawdopodobnie właśnie w tym momencie poległ. Gdzie jest zmniejszenie potwora? Tu jest, okej. Zapis. I właśnie możemy teraz zająć się spokojnie smokiem, bez obaw o tamte cwaniaki. Oko naładowane, możemy podejść. Fingreg. Jakiś czy coś takiego. No, zagadam z tobą, witaj. Dlaczego zakłócasz mój odpoczynek? Czy mam się zakopać jeszcze głębiej, byście mnie wreszcie zostawili w spokoju? Ojej. Naprawdę jesteście niezwykłymi istotami. Nieważne ile jaki cień się nagle rzucił. Przez was lodowaty wicher śmierci. Zawsze znajdzie się jeden, który powstanie z popiołów, myśląc, że sądzonemu być bohaterem. Ale to się wkrótce zmieni. Osobiście dopilnuję, by tym razem żaden z was nie powstał. No, powiem wam, że ten jest groźny. Na moc świętego oka, które powierzono w moje ręce, zaklinam cię, odpowiedz na moje pytania. Pytaj więc. Twoja wiedza i tak na nic ci się nie zda. Widzicie, ten wydaje się całkiem cwaniaczkowaty, że tak rzekłbym nawet. Kim jesteś? Przedstaw nam się najpierw. Jestem Fingreg, pan lodu i śniegu. Fingreg. Strażnik spotkania i ten, który zakończy twój nędzny żywot.
Powiem wam, że nawet kiedyś napisałem o nim opowieść na konkurs w podstawówce chyba jeszcze nawet, jak po raz pierwszy właśnie grałem w Gothica 2 Noc Kruka. Znaczy nie, w ogóle w Gothica 2, jeszcze wtedy chyba Nocy Kruka nie było. I właśnie to był ostatni z rysunków, którego załatwiałem. Właśnie napisałem opowieść, tam był konkurs w bibliotece i napisałem właśnie walkę, opisałem Beziego z tym smokiem lodowym właśnie i tak. Chyba wtedy wygrałem nawet któreś miejsce, więc fajnie naprawdę. Jakież to przeklęte bóstwo pozwala, by tak odrażające istoty jak ty chodziły po naszym świecie. Próżno się trudzisz, próbując ogarnąć znaczenie naszego spotkania, mały bohaterze. Beliar nie tylko pozwolił na nasze przybycie. On kazał nam tutaj przybyć. Wow. Wsłuchani w jego święte słowa nie spoczniemy, póki nie spełni się jego wola. Rozumiem. Więc sam Beliar tutaj... Gdzie znajdę twego pana? No i teraz najważniejsze. Jego skarbiec znajduje się w kamiennym dworze Irdorat. Tam go szukaj. Póki nie uda mu się przywrócić właściwego porządku świata, będzie tam spoczywał, pogrążony w zadumie. I to była właśnie najważniejsza. Powiedz mi lepiej, gdzie się znajduje ten dwór Irdorat? Rozczarowałeś mnie, człowieczku. Przezwyciężyłeś tyle przeciwności i pokonałeś niemal wszystkich z nas, a teraz ośmieszasz się własną niewiedzą. Jeśli nazwa Irdorat nic ci nie mówi, lepiej udaj się do swoich magów i poproś, by pozwolili ci sobie usługiwać. Bo najwyraźniej nie jesteś jeszcze gotów, by dźwigać brzemię prawdziwej wiedzy. No ładnie. Więc jak widzicie, to była najważniejsza z informacji w sumie o smokach i tak dalej. Oka nade mną. Twój czas na świecie również. Twój czas. Okej, zmniejszenie potwora, jak widzicie. Również. Już przygotowałem. Okej, więc teraz musimy tutaj się troszeczkę... O, ten się zastanowił chyba. O, no nie, no spoko. No, fajnie ogólnie. O, to będzie niebezpieczne. Teraz jak skastować tego spela? Muszę się schować gdzieś. Okej, mam nadzieję, że ten sopel wytrzyma. Nie, niestety. O, będzie ciężko, bo on ma parę w tych. Ma parę niezłą. Okej, może ten sopel? Nie, niestety te sople to chyba są po prostu tekstury tak nałożone. Okej. Może skarb? Powstrzyma trochę tych kul. O, dobrze, mam szansę. Dobra, udało się. Mogłem sobie to zrobić od razu, nie czekając. Dobra, i teraz bez problemu widzicie smoczek. Taki smoczek. W sumie mogę go wykończyć z błyskawic. Boże, jak to pięknie wygląda. Taki smok. No i właśnie, jak widzicie, poległ. Mamy serce lodowego smoka. Nic tu nie ma. I tak oto załatwiliśmy tego smoka. W ogóle dlaczego nie ma muzyki? Tak jakoś dziwnie się gra bez muzyki. Nie czuję w ogóle klimatu jakoś. Gdzieś się wyłączyła cwaniaczek i... Znaczy wyłączyła się głupia i tyle. Ostrze burzy w ogóle poniosłem. Siemanko. Oczywiście teraz zbieram wszystkie skarby i tu jest jeden bardzo ważny skarb. Ale za chwilę do niego również dotrę. Dobra, tutaj widzę jeszcze jakiś mieszek leży skórzany i jeden i drugi. Tu jest tych skarbów naprawdę dużo. Okej, okay, o, jest skórzany mieszek kolejny. Ja tutaj przejdę te skarby w koło. I tu jest bardzo ważny skarb. Smocze jajo, moi drodzy. Tak jest, smocze jajo. Które oczywiście zabieram ze sobą. Okej, to chyba wszystkie skarby, jakie tu mogłem zebrać. Chyba tak, więc mogę teleportować już na zamek. Nie będę tutaj walczył nawet z tymi potworami. O, fajnie, że się zbagowałem. Mam nadzieję, że uda mi się teleportować do zamku. O, w sumie, dobra. Teleportacja? Nie, chyba wszystkie już tutaj skarby. O, chociaż jeden skórzany mieszek gdzieś się zakopał tutaj w skarbach, jak widzicie. A, bym go przegapił, nie mam pieniążków. Dobrze, lecimy teleportacją do zamku. Powiedzieć, że zabiliśmy wszystkie smoki, nie będę tutaj bił. Ja tu jeszcze przyjdę już z naprawdę wyższym... O, muzyka w końcu się odcięła i mogę normalnie grać z muzyką. Super. Idę spać od razu również. O ja, widzicie, śnieg zaczął padać w Gothiku. Nawet w Gothiku pada śnieg, jupi! Ale fajnie, o ja! Ej, naprawdę? Na zamku może padać śnieg? Boże, dlaczego jakoś nie pamiętam tego, żeby padał mi kiedykolwiek śnieg będąc na zamku? Kurde, aż zrobię sobie zapis. Boże, jak świątecznie się jak zdobiło nam w Gothiku. Super, naprawdę. Wow, śnieg. Śnieg, śnieg, śnieg. Śnieg, śnieg, śnieg. Dobra, idę spać. Będę zmęczony po walce ze smokiem. Z wielkim jakże smokiem. Pójdziemy powiedzieć, że ostatni ze smoków został zabity. My dowiedzieliśmy się, gdzie znajduje się główne centrum. No chwała, chłopaki Innosowi. Gdzie znajduje się główne centrum? No i już po śniegu. Przespałem śnieg cały, ale jak widzieliście, przez chwilę był śnieżek. Idę powiedzieć, że zabity został ostatni smok, że moje zadanie tutaj zostało wykonane, że wróg stracił bardzo,
że tak powiem, potężne tutaj sługi. W sumie mogłem się cofnąć do tego Sylwestru, czy jemu tam było, i powiedzieć, że zabiłem wszystkie smoki, ale już tam. Bo on by się chyba wtedy wkurzył czy coś takiego, ale już mniejsza. Co do tych smoków? Mam wiadomości dotyczące smoków. Mów! Udałem się na zachód i rozprawiłem się z lodowym smokiem. To dobra wiadomość. Masz tu trochę pieniędzy na lepszy ekwipunek. No to już wszystkie smoki. Wszystkie smoki nie żyją. Wszystkie smoki nie żyją. Wszystkie? A więc zło zostało ostatecznie pokonane? Nie do końca. Niestety nie. Pozostał jeszcze ich przywódca. Ale czy to nie smoki dowodziły orkami? Tak, to prawda. Ale one też mają swojego władcę. Jego również musimy zgładzić. Ale ja nie mogę się stąd ruszyć. Muszę pilnować rudy, a dookoła kręcą się jeszcze ci przeklęci orkowie. Będziesz musiał sam się tym zająć. Nie mogę ci pomóc. No niestety. Niech Inos macie w swojej opiece. No dzięki. Koniec. Jak widzicie, z Garonem już sobie nie pogadamy. Czy może Parsifal coś chce powiedzieć? Coś jeszcze? Co się? Ach, zostaw mnie w spokoju. O, to dziwne. No, niezbyt przyjemne to było. O, chwila, może od razu naduję oko, skoro pamiętam. Wszystkie smoki zostały pokonane. Także widzicie, teraz możemy udać się już do Corinis bez problemu. Powinien chyba nam się już teraz włączyć piąty rozdział. Czyli będziemy już się szykować do wyprawy do dworu Irdorad. Oczywiście ja sobie jeszcze tutaj zrobię, naładuję oko Innosa. I w następnym odcinku udamy się już... wyjdziemy stąd i udamy się do właśnie Corinis, tak? No więc mam nadzieję, że wam się podobały te dwa odcinki w sumie, które nagrywałem teraz w tej jednej serii. Będę miał w sam raz materiału na jutro, więc super. O, Bezi, co żeś taką glebę zaliczył? Przecież to nie było wysoko. Dobra, więc tak, moi drodzy, w sumie mogę się wyleczyć nawet, a cóż tam. Hyc, no i pięknie. Dobra, i w następnym odcinku zobaczymy się również w tym miejscu i udamy się już prawdopodobnie do Corinis. Także na razie, trzymajcie się, mówi Ruby Skateboard, jeszcze zapis na sam koniec i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie!